Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Wojciech Garbowicz, jestem przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Myślibożu. Przedstawię plan Bezpieczne Ferie na rok 2010. 1 lutego 2010 roku w województwie zachodniopomorskim rozpoczynają się ferie zimowe. Tradycyjnie Policja Zachodniopomorska czuwać będzie nad bezpieczeństwem wypoczynkiem dzieci i młodzieży w naszym województwie. W czasie wzmożonego wypoczynku dzieci i młodzieży zawsze wzrasta ryzyko nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń przestępczych. Zimowa aura, utrzymująca się niska temperatura i opady śniegu zachęcają wszystkich do aktywnego wypoczynku, który nie zawsze jest bezpieczny. Ponadto duża ilość wolnego czasu sprzyja większej podatności na negatywny wpływ środowiska przestępczego. Dlatego wzorem lat ubiegłych policjanci przeprowadzą szereg działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie ferii. Funkcjonariusze będą brać czynny udział w tematycznych spotkaniach z młodzieżą z zakresu prewencji kryminalnej oraz bezpieczeństwa na drodze i w czasie zimowych zabaw. Ponadto w okresie poprzedzającym ferie zimowe zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem zostały poruszone z nauczycielami, rodzicami i przede wszystkim dziećmi podczas pogawędek prowadzonych w szkołach. W trosce o bezpieczeństwo dzieci wyjeżdżających na zimowisko policjanci ruchu drogowego prowadzić będą wzmożone kontrole. Szczególną uwagę zwrócą na stan trzeźwości kierowców oraz stan techniczny autokarów. Głównie układy hamulcowe, układy kierownicze, prawidłowe ogumienie, oświetlenie, oznakowanie oraz wyposażenie. W tym w urządzeniach rejestrujących prędkość, czas postoju i czas jazdy. Ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich pociech odgrywają również rodzice, którzy przed wyjazdem dziecka powinni sprawdzić takie informacje jak jaka firma organizuje wypoczynek, kto jest przewoźnikiem i jaka jest jakość wykonanych usług, jak długo firma istnieje na rynku, jakie są opinie na ten temat, ilu jest opiekunów i jaka liczna jest grupa, program organizacyjny wyjazdu. Ten na pozór oczywiste informacje z reguły zawarte są w ogólnodostępnym internecie i pomagają nam upewnić się, czy podróż dziecka będzie należała do udanych i bezpiecznych. Przypominamy wszystkim rodzicom i opiekunom, że każdy taki wyjazd można zgłosić policji oraz inspekcji transportu drogowego. Jednocześnie prosimy, aby informacje o planowanych wycieczkach zgłaszane były przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. W Szczecinie i Koszalinie inspekcja transportu drogowego wyznaczy punkty kontroli autokarów. W pozostałych powiatach kontrole prowadzone będą doraźnie, a zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie przez właściwe terytorialnie jednostki na numery telefonów 112 i 997. Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania środków transportu dotyczy również zbiorowych przewoźników, jak i indywidualnych. Dlatego zwracamy się również do rodziców, aby zachowali zdrowy rozsądek i dostosowali prędkość do panujących warunków na drodze, aby przewozili dzieci we właściwy sposób, używając do tego fotelików i pasów bezpieczeństwa. Wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym nie będą pobłażane, dlatego należy przestrzegać przepisów i zachować szczególną ostrożność. Większość podróży wiąże się z postojami w trakcie podróży. Należy pamiętać, aby tego rodzaju sytuacje odbywały się tylko w wyznaczonych do tego parkingach z zachowaniem szczególnej ostrożności, bo właśnie tu rozbiegane dzieci mogą wtargnąć na jezdnię bądź pod inny korzystający z parkingu pojazd. Dlatego wyjątkową uwagą muszą się cechować osoby sprawujące opiekę nad pociechami. Jednak nie wszystkie dzieci opuszczają miejsce swojego zamieszkania. Część z nich okres ferii zimowych spędzi z rodzicami w domu. Dlatego kierujemy również do rodziców tych dzieci, aby uczulili swoje pociechy na podstawowe zasady bezpieczeństwa. Nie wychodzenia na akweny wodne, lecz korzystania ze sztucznych lodowisk. Korzystanie z sanek z dala od jezdni i pod nadzorem osób dorosłych. Nie oddalania się bez wiedzy rodziców od miejsca zamieszkania. Poruszanie się co najmniej w dwuosobowych grupach, a najlepiej z opiekunem. Ograniczonym zaufaniem do nieznajomych. Miejmy nadzieję, że podane wskazówki pomogą zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w trakcie podróży i podczas wypoczynku. Pamiętajmy, że wpływ na realne bezpieczeństwo ma nie tylko policja, lecz w dużej mierze rozpowszechniona wśród społeczeństwa świadomość o istniejących zagrożeniach i sposobach zapobiegania. Dziękuję bardzo. Zachęcam serdecznie do zadawania pytań. Czy możemy mieć pewność, że w Myślibożu monitoring działa tutaj na rynku?
Tak, oczywiście monitoring działa. W tej chwili 24 na dobę obsługuje osoba, która ogląda ten monitoring i zapisuje się obraz na płycie, aczkolwiek jeszcze 24 godziny na dobę jest oglądany ten monitoring i wszelkie nieprawidłowości, które osoba oglądająca zapis z monitoringu wychwyci, zapisuje to w odpowiednich notatkach i przekazywane to jest do Wydziału Prewencji. Czy jeszcze ktoś by chciał zadać pytanie? Proszę o podejście do mównicy. Czy w Myśliborzu są prowadzone jakieś działania i wzmożone kontrole w związku z dopalaczami, z tym, że wiemy, że są one dostępne na terenie naszego miasta? To znaczy orientuję się w tym temacie, ponieważ pismo było już wystosowane dużo wcześniej, jak tylko powstał ten sklep. Także w dalszym ciągu prowadzimy monitoring tego miejsca i przyległego terenu. Także policja ma to na względzie i w jakiś sposób zabezpiecza, żeby nie doszło do jakichś niepożądanych skutków. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie? Dziękujemy panu bardzo serdecznie.